Mamy więc trzeci rozdział listu do Hebrajczyków. Pamiętam, że koniec drugiego rozdziału był o czym? O tym, że Jezus wszedł jakby w nasze cierpienia. Jezus doświadczył tego, co my, jako człowiek, przyjąwszy to właśnie człowieczeństwo na siebie, inkarnował się. I w trzecim jest jakby kontynuacja tego zagadnienia. A więc dlatego bracia, których Bóg sobie zastrzegł, którzy macie udział w wezwaniu z nieba, pomyślcie uważnie o Jeszui, w którym publicznie uznajemy Bożego wysłannika i Kohena Gadola, czyli najwyższego kapłana. Był on wierny Bogu, który go wyznaczył, tak jak i Mosze był wierny w całym domu Bożym. Oczywiście Mojżesz to jest akurat to jest ten sam tekst, tylko właśnie z komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu. Jest to bardzo ważne, aby pewne rzeczy właśnie poznać też przez ów komentarz. A więc Jezus, tak jak jest tu opisane, był my wszyscy jako współuczestnicy powołania Bożego, powołania niebiańskiego, mamy patrzeć na Jezusa jako posłańca i arcykapłana, czyli najwyższego kapłana naszego wyznania. A więc bardzo ciekawy tu jest poruszony element, że Jezus nie jest tylko posłańcem. Jezusa dzieło nie skończyło się tylko i wyłącznie na krzyżu. Jest tu jakby pokazany cały wachlarz, może jedynie czego nie ma opisane, to przyjścia Chrystusa jak na razie, ale w zasadzie od początku te etapy zbawienia, których jest 5. Jeszcze raz przypomnę, bo to jest bardzo ważne, że jest pierwszy etap, to jest inkarnacja, czyli Jezus wchodzi w ciało, ogranicza się ciałem swojego stworzenia, czyli ciałem człowieka. Staje się w pełni człowiekiem, nadal będąc w pełni Bogiem. Jak to jest możliwe, możemy to tylko wiarą przyjąć. Nie da się w to wejść, nie da się tego ogarnąć. Jest to dla nas niemożliwe, jako dla ludzi. Ktokolwiek chce za głęboko wejść w ten temat, no, czasami były przypadki, że ludzie naprawdę stracili rozum. Czyli po prostu nie wytrzymywali psychicznie i wariowali. Dlatego, że temat jest niezgłębiony, temat jest nawet dla doskonałych niezgłębiony. Nawet dla aniołów, którzy są doskonali, jest niezgłębiony, bo i Bóg jest Bogiem jako Stwórca, natomiast stworzenie jest stworzeniem. I stworzenie nigdy nie obejmie jego natury, bo by musiał się stać Bogiem, co jest nierealne i niemożliwe. Więc w tym momencie należy wiarą przyjąć pewne rzeczy. Na ile Bóg da objawienia tego, na tyle my możemy przyjąć. Ale resztę musimy się nauczyć oddać Bogu i na wiarę. Dlatego, że my jako tendencję mamy bardzo silną, ja to często powtarzam, do polegania na własnym rozumie. Jest to spowodowane naszą grzeszną naturą. My polegamy na własnym rozumie, analizujemy, chcemy ogarnąć rzeczy, które są nawet nie do ogarnięcia, ale chcemy ogarnąć naszym rozumem. Nie, Biblia mówi wyraźnie, do pewnego momentu, jaki Bóg daje się objawić, owszem, na ile mogę przyjąć, więc przyjmuję jak dziecko. Mamy być jak dzieci. Jezus jest w pełni Bogiem, ale też i w pełni człowiekiem. Jak to jest możliwe? Nie wiem. I jeszcze do tego dochodzi jeszcze w pełni Synem Bożym. Więc jak to jest możliwe? Jak to wszystko funkcjonuje? Nie wiem, bo to jest natura Boża. Więc ja nie wnikam dalej, ale przyjmuję wiarą, jak dziecko. Tak jest napisane, ja tak przyjmuję. Jeżeli Bóg zdecyduje mi coś więcej objawić w tej kwestii, abym ja, jeżeli w ogóle będę potrafił zrozumieć oczywiście, wtedy tak się stanie. Natomiast z pokorą przyjmuję jak dziecko to, co jest napisane. A więc pierwszy etap to jest to, że Bóg, będąc w pełni Synem i Bogiem, jeszcze przyjął na siebie człowieczeństwo Jezus. I stał się Synem Człowieczym. I teraz, kiedy to jest ten etap pierwszy, drugi etap to jest jego życie na ziemi. Jest to też bardzo ważne, dlatego że on pokazał, że można żyć
bez grzechu można żyć bez grzechu na ziemi, mając więź z Bogiem. On odłożył wszystkie atrybuty boskie i był tylko człowiekiem na ziemi. A więc nie posługiwał się atrybutami Bożymi wcale, chociaż w pełni był też i Bogiem. Ale tylko dlatego, żeby pokazać człowiekowi, że on, człowiek, będąc tylko człowiekiem, może tak samo odnieść zwycięstwo nad każdym grzechem, nad swoją grzeszną naturą, nad demonami, szatanem, nad wszystkim, co złe. Może odnieść zwycięstwo, jeżeli będzie miał taką silną więź, jaką miał Jezus. To było bardzo mocne przesłanie i całe jego życie pokazywało, na czym jego życie było oparte. Jego życie było oparte na więzi z Ojcem w niebie, kiedy bardzo mocno się go trzymał, kiedy modlił się, kiedy obcował z nim od najmłodszych lat. Zanim nawet jeszcze zrozumiał, bo w 12 roku życia zrozumiał, jaką misję ma do spełnienia, że jest barankiem, który oczekiwany był przez tyle wieków, że ma umrzeć za ludzkość, za każdy grzech, za każdego grzesznika, aby po prostu dać mu nadzieję, dać mu nowe życie. Więc teraz jest to niewyobrażalne dla nas, ale on, będąc naturą, mając też postaci grzesznego ciała, jak jest napisane, mógł przeżyć bez grzechu 33 lata, aż do swojej śmierci na krzyżu. I to jest następny etap. Śmierć na krzyżu to jest centrum zbawienia. To nie koniec zbawienia. Dla wielu chrześcijan dzisiaj to jest jakby koniec. Oni stają na tym i mówią, to wystarczy. Przyjąć Jezusa do serca i już jest wszystko. Ale Biblia nie mówi, że to jest koniec etapu zbawienia, że to centrum nie jest końcem. Jest centrum zbawienia. A więc jeszcze potrzeba, żeby były dwa etapy. No i są. I tym etapem, który następuje dalszy, a więc tu jest już trzeci, czwartym etapem jest co? Właśnie rola Jezusa jako arcykapłana. W tym tekście jest powiedziane, że on jest posłańcem. Tak, to prawda, bo był tu posłańcem na ziemi. Pokazał charakter Boga w uniżoności. Pokazał, jak my mamy być blisko Boga, jak mamy żyć. Będziemy się Jego trzymać, tak? Zwyciężymy. A więc był posłańcem, ale nie tylko, ale też jeszcze i arcykapłanem. W Hebrajczykach, w czwartym rozdziale, ten tekst, który już wcześniej też studiowaliśmy, ale on jest bardzo istotny, przeczytamy od 14 do 16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. A więc coż ten arcykapłan robi tam w tym niebie? Za chwilę się dowiemy. A więc mając takiego wielkiego arcykapłana, mamy się trzymać jak? Który przyszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Jedynie grzech, który ograniczył. A więc takiego arcykapłana mając, możemy mocno trzymać się wyznania. Nie obawiamy się, że on nie rozumie nas jako ludzi. Takich obaw nie możemy mieć, dlatego że on był człowiekiem, więc on nas rozumie. I w pełni nadal jest człowiekiem, dlatego że nie odłożył swojego człowieczeństwa. Teraz będąc zwyciężając po śmierci, kiedy wstąpił właśnie, przyjął rolę jeszcze dalszego tego etapu, którego jest czwarty etap, pamiętajmy, jest to arcykapłan, który się wstawia za naszymi ułomnościami i grzechami. Ale gdzie się wstawia? Za chwilę będziemy mówić. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. A więc śmierć Chrystusa było centrum. Gdyby nie śmierć Chrystusa, nic nie miałoby sensu. Wypełnienie proroctw. Ale to nie koniec. Dlatego, że jeszcze jest etap jaki? Bardzo istotny. Etap, kiedy mamy arcykapłana i dalej, bo dalej trwa historia ziemi. Historia ziemi nie skończyła się wraz ze śmiercią Chrystusa na krzyżu. Dalej żyjemy
I dalej mamy problem z naszą własną naturą grzeszną. To nie jest tak, że on minął razem z krzyżem i teraz od tej pory w ogóle nie mamy problemu. No niekoniecznie. Jeżeli w ogóle nie mamy problemu, to dlaczego stan świata jest taki, jaki jest? Mamy i to poważny problem, a jeszcze wielkiego buntu, jeszcze niezrozumienie natury Boga, upadku chrześcijaństwa, degrengolady jego, gdzie powierzchowność cieszy się takim uznaniem. Powierzchowność wiary, powierzchowność pobożności cieszy się uznaniem. A żarliwość często jest brana za fanatyzm. Żarliwość Boża, żarliwość Bożej miłości, żarliwość o Chrystusa, o Jego prawdę, o Niego samego, bo On jest prawdą, drogą i życiem. Jawi się jako fanatyzm. Szatan zawsze oskarżał wiernych Bogu ludzi i zawsze przypisywał im swoje cechy. A więc fanatyzm jest dziełem szatana, tylko że jest wielka różnica, że gorliwi ludzie kochają innych ludzi i pragną im przekazać Ewangelię. Nie zmuszają ich do niczego. Natomiast szatan w fanatyzmie powoduje, że nie ma miłości w tych ludziach wtedy, bo szatan nie posiada miłości, chyba że egoistyczną własną. A więc tu nie chodzi o miłość, tylko chodzi o zmuszenie innych, żeby robili tak, jak on chce. I wtedy swoich sług posyła, fanatycznych różnych ludzi, z różnych wyznań, którzy po prostu mogą mordować, mogą zmuszać innych, czyli zabierają im wolność. Natomiast podstawą miłości Bożej jest wolność. A więc ja mam żarliwą miłość do ludzi, ale ja mam szacunek i wolność im daję. Oni muszą sami zadecydować, czy idą za Bogiem, czy też idą w drugą stronę. Czy idą do źródła życia, czy też idą do innego, do źródła śmierci. Gdzie idą? Oni sami będą decydować. Ale jakiekolwiek zmuszenie kogokolwiek nigdy nie pochodzi od Boga. Musimy mieć bardzo mocną świadomość tego. Jakiekolwiek zmuszanie do czegokolwiek innych ludzi na siłę, a więc siłowo wymuszanie czegokolwiek, nigdy nie pochodziło i nie pochodzi od Boga. Jest to zawsze dziełem szatana, bo tylko on zawsze siłowo zmusza. Tylko on zawsze presję bierze na ludzi, aby oddawali jemu cześć. On nie może tego osiągnąć miłością, bo nie ma w nim, jeszcze raz, tej miłości Bożej. Natomiast Bóg osiąga właśnie to miłością, że człowiek się mu poddaje, bo doznaje jego miłości, jego przebaczenia grzechów i pragnie całkowicie i za nim. Właśnie pragnie mieć ten żar, pragnie mieć to łaknienie, jak Dawid pisał, jak jeleń zdroju chłodzącego. Pragnienie Boga, pragnienie Jego. Pragnienie zbawienia, słodyczy. On czuje miłość, on czuje pokój, radość, owoce ducha. Natomiast w królestwie szatana są owoce ciała. Morderstwo, gniew, przemoc, okrucieństwo, zwodzenie i wiele innych negatywnych. A między innymi właśnie siłowe nawracanie. Siłowe nawracanie zawsze i wyłącznie jest domeną szatana, nigdy Boga. Bóg zawsze respektuje wolną wolę, bo dał człowiekowi wolną wolę. A więc człowiek może, oczywiście ta wolna wola się sprowadza do tego, że albo wybiera Boga, albo wybiera przeciwnika, no bo są tylko dwie drogi. No nie ma innej opcji. Więc generalnie, jeżeli wybierasz Boga, to zwyciężysz. Jeżeli wybierasz cokolwiek innego poza Bogiem, przegrasz. Nieważne, co to jest. Naprawdę nieważne. I tak cię prowadzi do jednego. Bo są tylko dwie drogi. Albo idziesz do Boga, a jeżeli idziesz od Boga, no to idziesz w drugą stronę. Idziesz w stronę śmierci. Nie ma innych dróg. Salomon napisał, wydaje się ludziom, że tysiące dróg jest. Tysiące, miliony, ile ludzi na ziemi. Miliardy. Ale tak naprawdę one wszystkie prowadzą do śmierci.
jeżeli są w drugą stronę od Boga. Końcem ich jest śmierć, czyli niebyt, czyli stracenie wszystkiego. Po prostu wybrałeś niebyt. Nie chciałeś przyjąć daru życia wiecznego, który Bóg ci daje. Zlekceważyłeś to. To ci było niepotrzebne do niczego. Nie mówiąc o ludziach, którzy świadomie to robią. Na ile świadomie? Niektórzy czciciele szatana, którzy wyznają, którzy po prostu wręcz śpiewają, że kpią z Chrystusa, ale jeszcze mają szansę jako ludzie do nawrócenia. Niektórzy za późno się pojęli, niektórzy oddali swoje serca za różne te złoto, to wszystko, co na ziemi jest. Kiedy szatan kusił na pustyni Jezusa, to mu między innymi powiedział, że ja ci dam te wszystkie królestwa, oddaj mi cześć. A Bóg powiedział, idź precz ode mnie, szatany. Tylko Bogu cześć oddawać i tylko Jemu pokłon składać. Precz ode mnie. On się posłużył tym, a niestety ludzie, niektórzy wybierają te złudne rzeczy, które przeminą wraz z tym światem. Oni wybierają to plichtr, aby dostać chwałę, aby być znanym, bogatym, sławnym, aby się rozkoszować luksusem, aby to ego było na przodzie, albo to moje ja było na przodzie. Niestety tacy ludzie też są i tak postępują. Mają wolną wolę. Bóg, Jezus, żyjąc na ziemi, jako posłaniec tutaj, patrząc na każde zło, bardzo mocno przeżywał to wszystko. Bardzo mocno przeżywał. Jego natura była bardzo delikatna. A więc przeczytam tutaj fragment autorki chrześcijańskiej Ellen White. Obyśmy mogli pojąć znaczenie słów, że Jezus musiał poznać sam, czym jest cierpienie i pokusa. Mimo, że był wolny od skalania grzechem, zło, z którym miał styczność, zadawało bolesne ciosy szlachetnej delikatności uczuć, jego świętej natury. Jednakże w ludzkiej naturze, która była w nim, spotkał się z twarzą w twarz, a z arcyodstępcą i bez niczyjej pomocy przeciwstawił się owemu wrogowi jego tronu. Oni ani razu Jezus nie ugiął się przed siłą pokus. Szatan znajduje w sercach ludzkich pewien punkt zaczepienia. Może to być jakieś grzeszne, pielęgnowane pragnienie, przez które jego pokusy nabierają moc swojej mocy. Jednak Jezus powiedział, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Nawałnice pokus spadały na niego, jednak one nie mogły odciągnąć go od wierności wobec Boga. Jezus nie został wciągnięty czy zmuszony do grzechu. Czyż mielibyśmy zapomnieć, że Jezus, majestat niebia, cierpiał i był kuszony? Jezus nie pozwolił na to, aby wróg wciągnął go w grzęzawisko niewiary lub wepchnął go w bagno zwątpienia i utraty nadziei. Jednakże wielu nieszczęśliwym duszom brakuje moralnych sił tylko dlatego, że nie stosują się do słów Jezusa. Dzieciom wiary jest zapewniona moc. Jezus, obarczony słabościami człowieczeństwa, musiał spotkać się z pokusami tego, który posiadał siły natury wyższego rzędu, a w które wyposażył Bóg rodzinę aniołów. Jednak człowieczeństwo Jezusa było połączone z boskością i w tej mocy mógł On pokonać wszystkie pokusy, które szatan wytoczył przeciwko Niemu. I dlatego Jego dusza nie została skalana grzechem. Tę samą moc do zwycięstwa chce On udzielić każdemu synowi córce Adama, który w wierze przyjmują usprawiedliwe atrybuty Jego charakteru. No właśnie. Wiara, jeszcze raz wiara, nie danie sobie, żeby wejść na grzęzawisko niewiary. Nie danie sobie szansy, albo nie danie szansy szatanowi, żeby nas zwiódł, żeby nas zwiodła nasza grzeszna natura, żebyśmy polegali na cielesności naszej. Absolutnie. Jeżeli przyjmujemy Boga, Jego atrybuty, jeżeli patrujemy się w Chrystusa i widzimy Jego życie tu na ziemi, wtedy nie ulegniemy. On jest posłańcem, ale jest i arcykapłanem, który teraz stawia się. A więc mamy dodatkową moc, żeby nie ulec tej pokusie. On żyje cały czas. Jest tam w górze. Tak. Sięgnijmy do jeszcze jednego tekstu. 7 rozdział Hebrajczyków. 7 od 1 po 3.
jest tu napisane, na jaki wzór Jezus był kapłanem Boga Najwyższego. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, bez nie mający ani początku dni, ani końca życia. Lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. A więc można powiedzieć, że w osobie Melchizedeka, czy to była realna osoba, czy to był pewien symbol, który wskazywał na Syna Bożego, czyli na Boga, pomijając tą kwestię, jedno jest pewne. To było wskazywało na Boga. Melchizedek był królem sprawiedliwości, a później królem pokoju. Tylko i wyłącznie Chrystus jest królem sprawiedliwości i pokoju. I mało tego, Abraham dał mu dziesięcinę. A więc złożył mu dziesięcinę, a dziesięcinę się składa Bogu, bo Jego jest wszystko. Uznaje się wtedy to, że Bóg jest twórcą nieba i ziemi i że wszystko należy do Niego. Wszystko należy do Boga, co jest stworzone tu na ziemi. Nic nie jest nasze. I tu jest pewien problem, dlatego że ludzie myślą, że oni mają, że to jest ich, że zarabiają pieniądze, to są ich pieniądze, że pracują, to jest ich praca. Tak im się wydaje. Natomiast to nie jest ich. Biblia mówi wyraźnie, że to wszystko należy i tak do Boga. Razem z nami. Tak naprawdę wszyscy należy do Boga. Oczywiście, ja nie muszę przyjąć tego, bo mam wolną wolę i mogę się zbuntować. Zgadza się. I wiele ludzi to robi dzisiaj. Aż bardzo dużo ludzi. Dlatego stan świata jest, jaki jest. Każdy widzi, każdy, który ma uważne oczy otwarte, każdy, który nie jest w tym systemie i nie pędzi na zatracenie, tylko widzi, co się dzieje, widzi, że ten świat idzie ku końcu, że nieuchronnie niedługo nastąpi koniec. Widzi zachowanie ludzkie, które się potwierdzają prorocze słowa Pawła, że ludzie będą tacy, 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 okrutni, niemiłujący Boga, nieposłuszni rodzicom i tak dalej, i tak dalej. Ludzie będą straszni. Ludzie po prostu będą coraz bardziej źli, dlatego że ich natura będzie wychodzić, bunt przeciwko Bogu będzie właśnie to oznajmiało. Ich natura będzie coraz bardziej wychodzić taką, jaką mają naprawdę, zepsutą. Jeżeli nie jesteś z Bogiem, wtedy nie ma kto ciebie zmieniać, nie ma kto cię szlifować. Twoja natura wypływa i się staje coraz bardziej okrutna. Wtedy przeciwnik Boga nakręca cię i wtedy jesteś zdolny do najgorszych czynów, nawet w imię Boga, którego niby jesteś wtedy jakby ambasadorem. Przez historię chrześcijaństwa wiemy dobrze, że były mordy straszne dokonywane. Tylko dlatego, po prostu, że szatan miał tych oprawców w swoich rękach jako narzędzia, a Bóg miał inne narzędzia, które głosiły Słowo Boże, które chciały dać ludziom wolność. Bo musimy pamiętać, że Ewangelia, Chrystus, to jest wolność prawdziwa. Natomiast szatan chce za wszelką cenę zmusić ludzi do tego, żeby pełnili jego wolę. Bóg daje wolność, prawdziwą wolność. Kiedy się stajesz i poddajesz całkowicie Bogu, stajesz się naprawdę wolnym człowiekiem. On cię uwalnia od wszystkich barier, od wszystkich naleciałości, które cię trzymają w szachu, od wszystkich różnych sytuacji, które wyrobiły się przez twoje życiowe doświadczenie, przez całe twoje życie. Kompleksy, inne, jakbyśmy to nie nazwali. Bóg łamie to wszystko. On chce cię wyprowadzić ku wolności, żeby nic nie powodowało, że człowiek jest zgnębiony. Nic nie powodowało, że człowiek się cofa. Nic nie powodowało, że jest jakby w kajdanach związany. A więc ów Melchizedek, i tu jest taka definicja Boża, Boga, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani dni początku, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Tak. To jest definicja, że Syn Boży jest Bogiem, a Bóg jest taki, który nie ma ani ojca, ani matki, ani rodowodu, ani początku, ani końca dni.
Po prostu on istnieje. Dlatego Mojżeszowi, kiedy on się pytał, jakie masz imię, Bóg powiedział: ja jestem. Oznacza je trwanie w teraźniejszości. Ja jestem. JHWH, imię własne Boga. Ja trwam. Ja jestem cały czas. Cały czas teraźniejszość. Nie ma przemijania, ani nie ma początku, ani nie ma końca. Jest to niesamowite, oczywiście, tak jak mówię, niezrozumiałe dla ludzkiego umysłu, bo my żyjemy w świecie, gdzie wszystko ma początek i wszystko ma koniec. Natomiast Bóg nie ma początku, nie ma końca i daje też swojemu stworzeniu doskonałość. W sensie takim, że stworzenie ma początek, ale może nie mieć końca. I Bóg chce nam dać też taką wieczność właśnie. Początek, ale bez końca. A teraz jeszcze jeden tekst, który jest bardzo istotny. Pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana. Drugi rozdział. Pierwszy, drugi werset. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A więc Jan napisał, to wam mówię, pisze, dzieci, abyście nie grzeszyli. A więc róbcie wszystko, żeby nie grzeszyć. Ale jeżeli już zdarzy się wam, bo macie grzeszną naturę i upadniecie, to macie orędownika, macie arcykapłana, macie wielkiego, najwyższego kapłana, który jest w niebie. Gdzie? W świątyni niebiańskiej. Który stawia się właśnie za wami teraz. Który bada serca. Pierwszy jakby, dlatego że od 1844 roku rozpoczęły się czasy ostateczne i pierwszy etap sądu. A więc sąd od tych, którzy mają najwięcej świadomości prawdziwej Ewangelii. Bóg jest sprawiedliwy i zawsze sądzi od tych, którzy najwięcej wiedzą. Później będzie ostatni etap zbawienia, przyjście Chrystusa na ziemię, który jest naprawdę niebawem. Dlatego, że znaki i wszyscy ci, którzy z pokorą studiują Słowo Boże, którzy badają, to mają świadomość, że Jego przyjście jest naprawdę niebawem. Że Jego przyjście jest bardzo bliskie. Bez dat, bez żadnych ustalania czasu, bo tego nie możemy robić, bo Słowo Boże też to wyraźnie wskazuje, żeby tego nie robić. Ale po znakach możemy poznać. I znaki się wypełniały. Od 1844 roku wypełniły się znaki, które były na niebie, które wskazywały na przyjście Jezusa. A więc jednym z tych znaków było to, że o godzinie 10 rano zrobiło się całkowicie ciemno. Noc. 10 rano zrobiło się całkowita noc. Sowy wyleciały na żer, ludzie zeszli z pól. Po prostu stała się noc. Było to coś niesamowitego i nigdy czegoś takiego nie było i nie będzie. Jest to rzecz, która się wykonała wtedy, jakby taki niesamowity znak właśnie, że czasy końca nadchodzą. Później, przed tą datą, był rój meteorytów, który spadał, czyli bardzo jasna noc. Gwiazdy leciały, tak jak Jezus to określił, potrząśnięte jakby drzewo oliwne, z którego spadały dojrzałe figi spadają. To tak leciały gwiazdy. Jakby ktoś potrząsł drzewo, na którym te gwiazdy by rosły i te gwiazdy zaczęły spadać. Jest to niesamowite. Natomiast wracając jeszcze do tego pierwszego znaku, o 21 wszedł koloru krwi księżyc. I Biblia też podaje, że nie zajaśnieje swoim światłem. Kolor krwi to nie kolor księżyca. My o tym bardzo dobrze wiemy. A jest niestety właśnie ten kolor krwi, ten księżyc wszedł o 21 gdzieś mniej więcej godzinie. A tak to była całkowita ciemność. Drugi ten znak, spadające gwiazdy, później wielkie trzęsienie ziemi, było tak potężne, że epicentrum na cały świat się prawie że rozeszło. Aż pod Grenlandię, po Arktykę. A epicentrum było gdzieś tu blisko Portugalii.
Było to potężne trzęsienie. Wiele innych jeszcze znaków wystąpiło, ale myślę, że te trzy główne. Kiedy mamy czas ostateczny, kiedy dla wszystkich tych, którzy się śmieją, którzy kpią z tego, którzy mówią, że nie, jeszcze nie wiem, a nie wiadomo, ile będzie, przyjdzie czas, że zrozumieją. Oby wcześniej, bo ten czas minie. Możemy go zlekceważyć, ale ten czas idzie. Ludzie nawet świeccy, nawet niezwiązani z Bogiem, z jakąkolwiek wyznaniem, widzą i obserwują i widzą, że ten czas się kończy, ten czas się kończy. Dlatego Jezus jest w najświętej świątyni, a później przyjdzie w chwale. To jest będzie ostatni etap zbawienia. To będzie dopełnienie, bo zabranie żniwa, zebranie żniwa. Jeżeli podlewasz żniwo, jeżeli pragniesz, żeby wydało owoc, to co później robisz? Zostawiasz je, żeby się zniszczyło? Nie. Zbierasz. Bo po to siałeś. Bóg po to siał, żeby zebrać. Jest to oczywiste. Nie biorąc tego faktu pod uwagę, no, błądzimy. A więc zbawienie to nie tylko krzyż, choć to jest centrum zbawienia, to prawda. Ostatni etap to właśnie przyjście Jezusa na ziemię. Ci, którzy teraz mają badać swoje serca, żeby być czystymi przed Bogiem, badać serca, czy są przy Bogu, czy mają więź z Nim, czy poddali Mu swoje serce, swoją wolę i wszystko inne. Czy Mu poddali. Jest to bardzo ważne. Przyjście Jezusa w chwale. Dlatego w świątyni niebiańskiej, teraz nie mamy czasu, aby to wszystko omawiać, ale przyjdzie ten moment, w świątyni niebiańskiej Jezus jest. To jest teraźniejszość. On teraz, masz orędownika. Nie jesteś sam. Nie jesteś sama. Nawet jeżeli by się zdarzyło, że rzeczywiście wokół nie ma żadnych ludzi wierzących. Tylko ty jeden albo ty jedna. Nigdy nie jesteś sam albo sama. Zawsze jest Chrystus. Jeżeli pomodlisz się, jeżeli otworzysz swoje serce, jeżeli będziesz chciała uwierzyć, On zawsze się znajdzie. Przez Ducha Świętego On zawsze będzie obecny i jest. Zawsze cię wyzwoli z wszystkich prób. Jest to bardzo istotne, bo przed przyjściem Jezusa będzie wypławienie, czyli będzie wielki ucisk, będzie wypławienie ludu Bożego. Po to, po co wypławienie? No, żeby był czysty, żeby móc go zebrać. Właśnie gdzie? Do spichlerzy niebiańskich, aby to żniwo zostało zebrane. W Apokalipsie są różne symbole, między innymi anioła, który ma sierp, który co robi? Żnie. I wszyscy ci, którzy nie poddadzą się temu światu, nie złączą się z tym światem, grzechu, który teraz jest obecnie, a więc nie wybiorą grzech i nie wybiorą ludzi, ale wybiorą Boga i koronę niebiańską, zwyciężą. Wszyscy ci, którzy koronę ziemską wybiorą, razem z tą koroną przeminą na wieczność. To jest sprawiedliwość Boża. A więc potrzeba nam wiary i tak to ujęła autorka chrześcijańska Ellen White. Brak poparcia dla niewiary. Nie ma poparcia dla niewiary. Jezus stale i wciąż okazuje swoją łaskę i swoją moc, a to ma nas nauczyć, że zawsze i ze wszystkich okolicznościach powinniśmy pielęgnować wiarę, mówić o niej i wprowadzać ją w czyn. Nie powinniśmy pozwalać na to, aby poprzez podejrzliwe sugestie osłabiać swoje serca i ręce oraz zasiewać w nich nasienie niewiary i nieufności. Pan współpracuje z wolą i czynem człowieka. Przywilejem i obowiązkiem każdego człowieka jest trzymać Boga za Jego słowo, wierzyć Jezusowi jako swemu osobistemu Zbawicielowi oraz gorliwie i bezwłocznie odpowiedzieć na podawane Jego łaskawe propozycje. Człowiek powinien studiować, wierzyć i być posłusznym Bożym pouczeniom podanym w Piśmie Świętym. Swoją wiarę powinien opierać nie na uczuciach, lecz na dowodach i na Słowie Bożym. A więc obietnice Boże
I jeżeli nie zwątpimy niewiarą naszą, jeżeli złapiemy właśnie dłonią wiarę, uwierzymy, że Chrystus jest moim Zbawicielem, że Chrystus przyszedł oddać moje życie, i jeżeli otworzymy swoje serce i powiem: Boże, objaw mi się, jaki jesteś. Ja chcę Cię przyjąć, jaki Ty jesteś. Ja chcę poznać Ciebie jako Boga. Nie jak mi ludzie mówią, jedni tak, trzeci tak, czwarty, piąty, szósty. Ile ludzi na ziemi, tyle może być wizji Boga. Ale to nie jest istotne. Wizja ludzka, Boga, to nie jest Bóg. Bóg jest jeden, który się sam objawia. I Ty musisz osobiście przyjść do Niego i poprosić Go otworzyć serce, żeby Ci się objawił każdego dnia taki, jaki On jest. I wtedy zwyciężysz. Jeżeli natomiast przyjmiesz wzorce tego świata, przyjmiesz ludzkie nauki, ludzkie wyobrażenia Boga, niestety stracisz wieczność. Myśli moje, jak to Bóg przez Izajasza powiedział, to nie myśli wasze. Drogi moje, to nie drogi wasze. Jak niebo jest wyżej nad ziemią, tak moje myśli i drogi niż wasze. Myśli i drogi. A więc tutaj jest zdecydowana jasność co do tego. A więc przeto bracia, święci, współuczestnicy, wracając do Hebrajczyków 3 rozdziału, powołania niebiańskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. To jest coś wspaniałego. Bóg jest prawdą, życiem i drogą. A więc spójrzcie na Niego, na tego arcykapłana, wiernego temu, który Go ustanowił jak Mojżesz i był wierny w całym Bożym domu. A więc Mojżesz jest jakby takim niedoskonałym wzorem na Jezusa, bo Mojżesz też był wierny Bogu, rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, dał Mu przykazania, czyli odzwierciedlenie Jego charakteru na górze Synaj, Horeb. A więc Mojżesz był szczególną osobą. Też, ale był tylko człowiekiem. Każdy człowiek, który ma misję przez Boga daną, jest szczególną, może być osobą. W historii mamy świadomość, że Maria była taką też szczególną osobą, jaką matka fizyczna, była bogobojna, urodziła Jezusa. Była osobą szczególną, ale była człowiekiem. Tak samo i Mojżesz był szczególną osobą, bo był prorokiem i prowadził naród. Abraham również, który był ojcem narodów. Co, można wymieniać wielu bohaterów wiary. Tam w liście do Hebrajczyków będzie rozdział 11 poświęcony im. Ale chodzi o to, że Mojżesz tu jest podany jako ten, który, przez którego Bóg nadał prawo. I on był wierny, ale Jezus jest wyżej. Czego? Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą część ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, którym wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. A więc jest tu mowa o domu. O domu. Ciekawe, tak? Właśnie Jeszua jednak zasługuje na część większą niż Mosze. Tak jak budowniczy domu zasługuje na część większą niż ów dom. Bo każdy dom został przez kogoś zbudowany, lecz tym, który zbudował, wszystko jest Bóg. Bóg jest Stwórcą, dlatego jest tu nawiązanie, że Jezus jest też Bogiem. O tyle większym od Mojżesza, że zbudował dom. Bóg buduje nas i daje ten fundament. Bóg chce, żebyśmy mocno trwali w Nim. No właśnie, fundament. Jest to bardzo istotne. Jezus jest pokazany jako skała. I to jest fundament. Otwórzmy na chwilę pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. I pierwszy... I 4 werset. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, którą im towarzyszyła,
a skałą tą był Chrystus. A więc jakiekolwiek porównanie Boga w Biblii jest zawsze do skały. Nigdy człowiek nie jest porównany do skały. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest porównany do kamienia. Kamień też może być twardy, ale niestety może się też oderwać od skały. Ma wolną wolę. Może zostać oderwany. On nie jest fundamentem. Człowiek nie jest fundamentem i nigdy nie był wiary. Jeżeli zrobimy człowieka jakiegokolwiek, najwspanialszego na ziemi, fundamentem swojej wiary, zginiemy. Bo człowiek jakikolwiek na ziemi jest grzeszny. Nie ma ludzi doskonałych. Nie ma ani jednego dobrego, ani jednego sprawiedliwego, jak Paweł pisał. Nie ma ani jednego. Nie ma ani jednego, kto by szukał Boga. Sam siebie. Nie ma ani jednego. W liście do Rzymian pisał Paweł. Nie ma takiego. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są odpowiedzialni przed Bogiem i wszyscy, oprócz tylko Jezusa, który był na ziemi, który nie zgrzeszył, to żadnego innego człowieka takiego nie było. I nigdy nie będzie. A więc nie ma ludzi nieomylnych, nie ma ludzi doskonałych, cudownych, wspaniałych, którzy są idealni. Nie ma takich ludzi i nigdy nie było. A jeżeli ktokolwiek sobie nadaje ten tytuł, że jest, nie wiem, doskonały, czysty, święty, że jest nieomylny, nie jest to od Boga. Dlatego, że oszukuje sam siebie i oszukuje innych ludzi. Skałą jest tylko Chrystus, jest Bóg. Otwórzmy jeszcze jeden fragment, który jest bardzo ważny. Izajasza, 26 rozdział. Izajasza, 26 rozdział, 3-4 werset. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówią, bo tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. A więc jest tu powiedziane, że Bóg jest skałą wieczną. Jest porównany do skały, dlatego że skała trwa długo, prawda? Oczywiście my mamy świadomość, że przy końcu nawet i skały zaczną pękać się, rozlatywać, bo tak jest napisane, ale generalnie skała jest twardą i to jest dom, kiedy zbudujesz na skalę, a zbudujesz na ludzkim fundamencie, to on upadnie. Jeżeli człowiek sobie zbuduje dom, a przyjdzie na przykład jakieś mocne trzęsienie ziemi, może rozerwać ten fundament. Mało tego, ktoś może, woda może podmyć. Było zdarzenie z zamkiem w Sandomierzu takie, że woda podmyła część zamku i w nocy pękł w 1,5-metrowy fundament zamku. Wybuch był tak potężny, to pęknięcie spowodowało taki potężny dźwięk, jakoby wybuch, po prostu bomby. I człowiek, który wtedy był tam na służbie, usłyszał to. Myślał, że wybuchły piec, który ma za zadanie te zbiory muzealne w piwnicach specjalny mikroklimat trzymać, tych zbiorów, żeby nie niszczyły się. Myślał, że ten piec wybuchł, ale kiedy zszedł, zobaczył, że wszystko jest w porządku. Nic się nie dzieje. Cały zamek jest tak jak wszystko to jedno skrzydło, które się zachowało, że nic się nie stało, ale coś się stać musiało, bo on nie był nienormalny i słyszał wyraźnie potężny wybuch. Kiedy zadzwonił rano, przyjechały służby i zbadały, okazało się, że właśnie woda podmyła i 1,5-metrowy fundament pękł. Nawet 1,5-metrowy fundament wylany może pęknąć. Nawet wszystkie fundamenty przez człowieka zrobione mogą się rozlecieć. Ale skała sięga gdzie? Głęboko w ziemię. I nie ma szans, żeby co? Woda podmyła ją. Albo co innego się stało. Nawet trzęsienie ziemi przetrzymują skały. Mogą trochę, wiadomo, się pokryć, trochę kamieni zlecieć, ale generalnie wytrzymują wszystko. A więc skały, góry, skała. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Jeżeli przyjdziesz do Boga i dasz możliwość, żeby On twój umysł uczynił stałym, dlaczego? Wtedy da ci pokój. Dlatego, jak jest napisane, ufaj, bo tobie zaufał. Pokój mówię, bo tobie zaufał. Jeżeli zaufasz Bogu, będziesz na tym fundamencie.
budował na ufności, dlatego że pielgrzymka ta ziemska, chrześcijańska jest na nie oglądaniu, tylko na wierze, na zaufaniu Bogu. Tak wygląda ta pielgrzymka, dlatego że Bóg jest duchem i tylko w czci, tak mu mamy cześć oddawać, w duchu i w prawdzie. A więc generalnie wiara ma tu niesamowite znaczenie. My nie widzimy, ale widzimy działanie, tak jak wiatr, prawda? My nie widzimy wiatru, kiedy, gdzie, ale jest, Jezus powiedział wyraźnie, tak jest działaniem Ducha Świętego. On działa i skutki widać, tak samo jak i wiatr. Wiatr nie widzimy, ale on może wielkie szkody poczynić. On może połamać, zrywać dachy, może wyrywać wręcz drzewa. A więc tak jest właśnie, jeżeli chodzi o Boga. Więc to zaufanie, jeszcze raz zaufanie do Boga jest bardzo ważne. I wtedy budujesz na czym? Na skalę. Jakby dalej kontynuując, otwórzmy na 2 Koryntian, 10 rozdziale. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział. Jest to bardzo istotne w tej chwili, bo my mamy burzyć, ale warownie naszego egoistycznego serca, żeby zbudować nowy dom. Dom na Bogu. Ale najpierw musimy zniszczyć ten, którym jesteśmy, czyli ten grzeszny. To tak jak ziemia. Ziemia, która będzie zniszczona później przez ogień Boży, przy sądzie ostatecznym będzie całkowicie wypławiona. Zginą ludzie występni, grzeszni, którzy ukochali grzech, nie Boga. Zginą na niej wszystkie dzieła ludzkie. Zginą i demony. Zginie wszelki grzech. Będzie zupełnie nowa. Tak samo Bóg chce, żeby nasz dom był zupełnie nowy, czyli nasze serce. My byliśmy zupełnie nowi, nowym stworzeniem. Nawróceni, zupełnie poddani Bogu. Wszystko, co stare, aby przeminęło, ma być zupełnie nowe. Nie możemy budować na starych jakichś śmieciach. My mamy to wszystko odrzucić, a mamy na skalę zbudować. Wcześniej budowaliśmy na piasku. Stare życie nasze to budowanie na piasku. Budowanie własnymi rękoma. Teraz jest czas, żeby zbudować na skalę. Żeby zbudować z Chrystusem. Żeby być z Chrystusem. Żeby mieć taką więź, która powoduje, że On będzie nam zmieniał nasz charakter. I dlatego te wersety tutaj są tak istotne. 10 rozdział, od 3 wersetu po 6. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. A więc Bóg chce, abyśmy poddawali Mu wszystko i jakbyśmy świadomie poddawali Mu każdą myśl nawet. To jest ta walka. To jest ten wzrost. To jest to nowa rzeczywistość. Na wojnie, a na takiej jesteśmy obecnie, czy to ktoś chce uwierzyć w to, czy to ktoś chce przyjąć, czy też nie przyjąć tego faktu do wiadomości, to nie zmienia to w ogóle postaci tego faktu, dlatego że on nadal jest. Jesteśmy na wojnie duchowej. Rzeczywistość jest wielka. I widać to, każdy, kto chce to zobaczyć. Ten zaślepiony nie będzie tego widział, bo będzie widział to, co on sam będzie chciał widzieć. Ale kiedy przyjdzie czas, nagle ocknie się, otworzy oczy, ale już będzie za późno. Teraz jest czas, żeby poddać Bogu wszystko. Żeby tą oręż, wziąć oręż Bożą i zwyciężyć. W Efezjanach jest napisane, jak ta oręż ma wyglądać. To wszystko przy bójce wiary. Może otwórzmy, przeczytamy ten fragment. List do Efezjan. A więc wszystko mamy poddać, zmusić nawet wszelką myśl. Wiecie, to nie jest coś prostego, to nie jest łatwego. To jest walka. Chrześcijaństwo to nie jest, jak się wydaje, wielu to tylko takie o jakaś tam sobie modlitwa, gdzieś zmówiona, wszystko jest fajnie i nic nie potrzebujemy. Nie tak.
Otwórzmy Efezjan, 6 rozdział. Od 10 wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. A więc znów jest kwestia mocy. Poddajemy każdą myśl i mamy się, co? Umacniać w Panu. Właśnie w ten sposób. Poddając Mu wszelką myśl, zmuszając do poddania Bogu. Bo wiemy, że Bóg tylko może nas wyzwolić z tego grzesznego ciała. Przywdziecie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. A więc oddaje się całkowicie Bogu w Jego panowanie, aby On Duchem Świętym mi pokazywał, gdzie jest zasadzka. Otwierał mi oczy, bo bez Niego jestem ślepcem. On mi otworzy oczy, gdzie są zasadzki nieprzyjaciela. Na wojnie jest to bardzo istotne, dlatego że jeżeli nie znam zasadzek nieprzyjaciela, to bardzo szybko zginę. Na wojnie nikt się tam nie bawi. Tylko jest bój o życie i śmierć. Abstrahuję od tego, że te wojny ludzkie są, wiadomo, sprowokowane chciwością, finansami, chęcią władzy, chęcią bogactwa. I tak to mniej więcej jest. I giną tysiące, giną miliony za to. Natomiast Boża wojna jest taka, że Bóg chce człowieka zbawić, a więc ma tu wymiar o wiele, wiele, wiele ważniejszy i głębszy. Święty wymiar. A więc przeowdziecie całą zbroję Bożą. Całą. Dlatego, że jeżeli nie włożycie jakiś element zbroi, no może być niebezpiecznie, bo szatan to wykorzysta. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich. Właśnie, jest to tekst bardzo istotny, dlatego że często chrześcijanie, bo już nie mówię o innych, wpadają w taki kanał, że zaczynają nienawidzić drugą osobę. Zaczynają nie cierpieć osoby. Niechęć okazywać najpierw, bo to jest początek nienawiści. Początek nienawiści to niechęć do osoby. Musimy mieć tą mocną świadomość, że to się zaczyna od bardzo niewinnych spraw. Po prostu pewna niechęć do osoby z różnych tam powodów, nieważne jakich. Po prostu niechęć. A później zaczyna to wzrastać jak korzeń i doprowadza aż do nienawiści otwartej. Takiej, że człowiek nie może wytrzymać na widok tego człowieka. Jak tylko on się pojawi, to wszystko mu zaczyna chodzić wewnątrz. Najchętniej by go zlikwidował sprzed oczu, jakby tylko mógł. Najchętniej by go pozbawił życia po prostu. Wtedy by był najbardziej szczęśliwy. A więc nienawiść jest bardzo niebezpieczna, dlatego mamy świadomość, że bój toczymy nie z ludźmi. To nie jest problem człowiek, który robi zło. To też, ale tak naprawdę jest ktoś, kto nawet go może zmuszać do tego. On jest tylko narzędziem. Ja mam kochać grzeszników, a nienawidzić grzechu. Natomiast nie kochać swój grzech, a nienawidzić innych grzeszników. Mam świadomość, że ja jestem takim samym ułomnym, jak i oni. Wcale nie jestem lepszy od nich niczym. Nawet jak jestem przy Chrystusie i On mnie zmienia, to mam świadomość, że to wszystko jest tylko dzieło Chrystusa. Nie moje. On mnie zmienia. On mnie przekształca. A więc bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Nie patrzmy na człowieka, nie patrzmy na to, co złego robi on. Ale zastanówmy się, jak kochać tego człowieka i jak pomóc, żeby on wyszedł z tego. Natomiast grzech tak. Grzech należy potępić i nienawidzić. Grzech tak. Wszelkie zło. Ale nie grzesznika, bo on jeszcze ma szansę się nawrócić. Nigdy nie potępiajmy ludzi. Nigdy nie pozwólmy sobie na niechęć jeszcze raz do kogokolwiek. Prośmy Boga o miłość do ludzi, abyśmy naprawdę kochali każdego człowieka, nieważne jakiego złego, nieważne jak bardzo zepsutego, ale nienawidzili jeszcze raz grzechu. Tylko Bóg może to wszystko złączyć. Tylko Bóg może dać nam taką miłość. Bo my nie mamy takiej. Dla nas jest to nierealne.
A więc dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. A więc cała zbroja jest potrzebna do tego, żeby się ostać, żeby zwyciężyć. Stójcie tedy dopasawszy biodra swoje prawdą, przyodziawszy pancerz sprawiedliwości. Biodra prawdą, a więc środek. Biodra przyodziewam w prawdę. Pancerz wkładam sprawiedliwości Chrystusa, nie mój. Jeżeli moja to jest sprawiedliwość, to wtedy zginę. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, która będzie mogła zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Tak, no i weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. A więc nogi mamy obuć, żeby iść i zwiastować tę Ewangelię dalej. Pamiętajmy, zwiastowanie Ewangelii jest to trzeci element więzi z Bogiem. Jeżeli masz kontakt z Bogiem przez modlitwę, przez studium Słowa Jego, Biblię, Pisma Świętego, wtedy wzrastasz. I trzeci element jest wtedy, kiedy masz potrzebę w sercu do mówienia. Staje się to pasją, żeby innym dać nadzieję, żeby innym przekazać Chrystusa, który jest życiem, który jest prawdą, drogą. Przekazać, aby inni ten chleb mogli zjeść, bo inni też są głodni. Nawet sobie wielu nie zdaje sprawy, jak bardzo. Aby to łaknienie w tobie Boga powodowało łaknienie u innych Boga. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Nie da się tego zatrzymać. To nie jest tak, jak wielu mówi, a wiara to jest moją sprawą prywatną. Naprawdę? Więc Jezus, rozumiem, że też, gdzie Jezus powiedział w Biblii, że Jego sprawą prywatną jest wiara? Gdzie apostołowie powiedzieli, że Jego sprawą prywatną jest wiara? Wyobraźmy sobie Pawła, który by powiedział, że no dobrze, Bóg mnie nawrócił, dał mi ten cenny dar, chleb, a ja teraz się odwrócę od ludzi i powiem, a to jest moja prywatna sprawa. Czyli rozumiem, że tylko dla mnie jest ten chleb i to jest, ja jestem takim egoistą wtedy strasznym, bo tylko ten chleb jest dla mnie. Ja nikomu go nie dam, no bo to jest moja prywatna sprawa. Mi wystarczy i mi wystarczy, no, a inni to mogą ginąć bez chleba. A co mnie to? To jest egoizm wtórny. To jest egoizm wtórny. Takie słowa oznaczają egoizm wtórny. To nie jest tylko twoja prywatna sprawa. Ty przyjmujesz Chrystusa, który chce zbawić innych ludzi. Nie tylko ciebie. Nie tylko ciebie. Jeżeli myślisz, że tylko ciebie, bo ty jesteś wybrany, najcudowniejszy ponad wszystkich, no to zejdź na ziemię. I zrozum, że wcale nie jesteś taki. Bóg kocha każdego człowieka, nie tylko ciebie. A więc... I co jeszcze dalej? Przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Wszystkie pociski złego będziecie mogli uchronić się, zgasić. Wiarą. Wiarą gasicie wszystko. Wiara powoduje to, że człowiek przetrwa najcięższe próby. Chyba, że straci wiarę, to tak. Straci wtedy wszystko i wtedy się wycofuje. Ale kiedy się zaprzemy Chrystusa, zaprzemy i On się zaprze nas. I zginiemy na wieczność. Kiedy dotrwamy do końca, nieważne w jakim ucisku, nieważne. Paweł napisał, że o moim życiu nie warto mówić. Tak, dokładnie. Moje życie nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest, żeby przekazać Ewangelię innym, żeby zanieść nadzieję innym łaknącym. I to poświęcenie dla Chrystusa, wzięcie tego krzyża, to jest prawdziwe chrześcijaństwo. Wtedy zwycięstwo jest pewne, dlatego że tacy chrześcijanie stoją i budują na skalę. I burze wszelakie nie są straszne dla skały. Wszelakie burze, sztormy nie są straszne dla skały. Dlatego, że fundament stoi mocno. A więc weźcie to i weźcie na koniec co? Przyłbicę zbawienia i miecz ducha. Jak to przyłbicę zbawienia? Tak, pewności zbawienia w Chrystusie. Pewności tego Jego śmierci na krzyżu. Pewności całego procesu zbawienia, tych wszystkich etapów. Pewności, że teraz jest w niebiańskiej świątyni, się wstawia i pewności, że przyjdzie po mnie. Jest to pewne, bo tak powiedział Bóg. A Bóg jest skałą. A więc
wracając do Hebrajczyków listu, za chwilę znów jeszcze pójdziemy na bo. A więc każdy dom. Jest to bardzo ważne, bo my jesteśmy tylko kamieniami. I tak jak jest tu napisane, że jeszcze raz tu przeczytam, Jeszua jednak zasługuje na część większą niż Mosze, tak jak budowniczy domu zasługuje na część większą niż ów dom. Bo każdy dom został przez kogoś zbudowany, lecz tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. Poza tym Mosze był wierny w całym domu Bożym jako sługa, dający świadectwo o tym, co Bóg miał wyjawić później. Mesjasz jednak jako syn był wierny nad domem Bożym. A tym jego domem my jesteśmy. Jeśli tylko mocno trwamy w odwadze i śmiałości i płynących z tego, na co mamy nadzieję. A więc jeszcze wracając do kwestii domu. Dom wyraźnie jest zaznaczony. I teraz jeszcze otwórzmy na pierwszy list Piotra. Od trzeciego wersetu. Drugi rozdział. Gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Kamień węgielny, a to był kamień jak skała. Odrzucony. Wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Biblia podaje, że Nowy Testament się różni od Starego tym, że w Starym byli kapłani, była oddzieleni do służby, natomiast w Nowym już takowych nie ma. Oczywiście nadal Żydzi mieli ten system składania ofiar, oczywiście bez sensu, bo Chrystus wypełnił to wszystko umierając. On był tym barankiem rzeczywistym, na który ten cały system w świątyni pokazywał. Ale oni nie poznali, dlatego że nie mieli więzi. Odrzucili Mesjasza, odrzucili Syna Bożego. I nie poznali, i dlatego no niestety tak się stało, jak się stało, że nie budowali się w ten dom duchowy. Odrzucili ten kamień węgielny, czyli to podstawę, fundament. Ale my mamy się budować jako kapłaństwo. W Nowym Testamencie każdy jest kapłanem w sensie duchowym. Nie w sensie szat, które nosi. Każdy poddany Bogu, każdy, który chce iść za Bogiem, jest kapłanem. Nie ma już wyszczególnionych kapłanów, którzy są w specjalnych szatach chodzą, jak w starożytnym Izraelu. To było jedyne prawdziwe kapłaństwo w starożytnym Izraelu. Teraz, jeżeli chodzi o współczesność, każdy, który poddaje się Bogu, jest kapłanem. I dlatego Biblia mówi o tym, że mamy się budować w kapłaństwo święte jako kamienie żywe i składać ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Oczywiście chodzi o Chrystusa. Dlatego was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną dla niewierzących, zaś kamień ten, który wzgardzili budowniczone, pozostał kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia ci wszyscy, którzy nie wierzą słowu. Potykają się ów, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowanie dostąpiliśmy. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Właśnie, jesteśmy pielgrzymami i wychodźcami, ale też narodem jakim? Królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Abyśmy rozgłaszali cnoty, który nas powołał z ciemności do cudownej światłości. Abyśmy opowiadali ludziom właśnie cnoty Boga. Opowiadali, jaki Bóg jest niesamowity, jak jest cudowny, jak potrafi zmienić życie. Ale do tego potrzebna jest moja relacja żywa z Bogiem. Chrześcijaństwo to żywa relacja z Bogiem. To nie kult, to nie ceremonie, to nie formalizm, to nie odbębnianie czegoś.
to zmiana serca, dogłębna, to poddanie Bogu wszystkiego, żywa, prawdziwa więź. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. A więc mamy się budować w te kamienie. To jest ten dom prawdziwy. Budowanie się w kamienie. Ale mamy jeszcze jeden fragment, który jest też bardzo istotny. Pierwszy list do Koryntian. I tam, w tym pierwszym liście do Koryntian, będzie trzeci rozdział. I od 10 wersetu. Też bardzo istotne, abyśmy to zrozumieli. Abyśmy przyjęli. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Tak, Paweł pisze, że założył fundament, czyli przekazał Chrystusa, dał inaczej chleb ludziom. Natomiast każdy już z Bogiem osobiście będzie budował swój dom. Każdy osobiście z Bogiem będzie przeżywał życie. Jak, jeżeli na czym to zbuduje? No właśnie, za chwilę dalej idźmy. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który już jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A więc fundament jest jeden stały. Chrystus. Nie ma innego fundamentu. Jeżeli ktoś tworzy inny fundament, jest to fałszywe. Biblia mówi, że nie ma żadnego innego fundamentu oprócz Chrystusa. Nie ma innego, jest jeden tylko pośrednik między Bogiem a człowiekiem, jest Jezus Chrystus, który przyjął człowieczeństwo, żeby być tym pomostem. Nie ma żadnego innego. Biblia nie podaje o żadnych innych pośrednikach. Podaje tylko o narzędziach Bożych, którzy mogą przekazać Ewangelię. Mogą jeden głodny przekazać chleb drugiemu głodnemu, jakim jest Chrystus, chleb żywota. Natomiast, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wszystko na jaw wyjdzie w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło, każdego wypróbuje ogień. Właśnie. Na jakim... Co nadbudowujesz? W przekładzie dosłownym, czyli oryginalnym, interlinearnym, jest słowo nadbudowuje. Tak, bo jest jeden fundament, skała, Chrystus. I teraz ja nadbudowuję tam. Albo mogę nadbudowywać z czego? Mogę ze srebra i ze złota. Zauważmy, że srebro i złoto może być wypławione, ale ono nie zginie. Natomiast co się dzieje i drogie kamienie? Ale co się dzieje z drewno, sian i słoma? Spala się. Zostaje węgiel do wywalenia. Natomiast drogie kamienie, złoto, srebro zostaje wypławione i staje się jeszcze czystsze. Czy widzimy tu analogię? Człowiek, który jest Chrystusem, przechodzi doświadczenia, wtedy on jest wypławiony. On się staje jeszcze drogocenniejszą perłą, drugimi kamieniami, czy jak jest złotem, czy srebrem, dlatego że wszystkie domieszki zostają wypalone wtedy przez ogień. Wszystkie domieszki, wszystko to, co w charakterze nie tak, inaczej przekładając to na uświęcenie, wszystko, co jest nie tak w charakterze, zostaje co? Wypławione. Zostaje wyczyszczone. I jeżeli ktoś zbuduje z drogich kamieni, ze złota, srebra, to wtedy będzie wypławiony. Natomiast jeżeli zbuduje z siana, z drzewa, słomy, wtedy bardzo szybko to zostaje spalone i wiatr, jak plewy, wyczyści, wywieje. Nie zostanie nic. Tak będzie z ludźmi, którzy nie będą wierni Bogu. Przyjdzie ogień Boży, który ich strawi całkowicie. Ani nie pozostawi gałązki, ani liścia, ani niczego. Tak jak w Malachiaszu jest napisane. Nie zostawi niczego, co by było istotne. Natomiast zostanie wypławione w pełni.
Natomiast ci, którzy będą przy Bogu, tak, zostaną wyczyszczeni, oczyszczeni. Idąc dalej, wszystko wypróbuje ogień, ogień doświadczeń, ogień Boży. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Jeżeli ktoś będzie zupełnie przy Bogu i będzie pełnił tylko dzieło Boże, to dzieło się ostanie. Ale ten, kto nie będzie i w pełni nie podda Bogu, niestety to dzieło spłonie. Ale on jeszcze ma szansę uratować się w ogniu pokory, w ogniu uniżenia, skruszenia, uznania własnej nędzy. Jest to bardzo istotne. Bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli, dlatego że dzisiaj wielu ludzi ma karły duchowe. Posłuchajmy fragment krótki chrześcijańskiej autorki Ellen White. Duchowe karły. Paweł pragnął mówić zborowi w Koryncie o duchowych sprawach, jednak z ubolewaniem stwierdził, że zbór ten ogarnęła ogromna duchowa słabość. Członkowie zboru nie mogli nawet wysłuchać prawdy o sobie samych. Duchowy wzrost ludu był tak karłowaty, że wyraźne, tak mówi Pan, było dla nich obraźliwe. Paweł powiedział, że przekazywanie im prawdy sprawi, że zostanie on przez nich napiętnowany jako oskarżyciel i krytykant. Wszyscy ci, którzy są karłami duchowymi, z reguły jakiekolwiek napomnienia traktują jako obraźliwe, jako krytykanstwo, jako oskarżanie i krytykowanie. Dlatego, że ego jest poruszone i ego będzie się bronić zawsze w ten sam sposób. Ale ten, kto jest pokorny przed Bogiem, przyjmie to. Nawet jeżeli do niego w pełni akurat te słowa nie tyczą jego w pełni, to mimo wszystko przyjmie te słowa z wdzięcznością, bo będzie wiedział, że Bóg działa. Natomiast karły duchowe tak reagują. Inny fragment, który jest bardzo istotny odnośnie tego, troszeczkę dłuższy. Każdy człowiek ma swoje miejsce działania. Musimy uważnie rozważyć podejmowane przez nas sprawy dotyczące dzieła. Czy praca ta będzie błogosławieństwem dla dusz? Bóg nie przydziela nam pracę jedynie po to, abyśmy mieli zajęcie, ale po to, abyśmy pracowali ku chwale Jego imienia. Wielu jest gorliwie zaangażowanych gromadzeniem drewna, siana i plew. Ale wszystko to zostanie spalone i nie zostanie z tego nic, co by duszę przygotowało na ów wielki dzień, w którym każda praca będzie doświadczana przez ogień. Wielu wtedy zauważy, że praca, która pochłania ich czas i uwagę, w czasie tej próby ulegnie zniszczeniu, a oni sami ledwie zostaną uratowani przez ogień. Doświadczy. Taki rezultat jak ten nie zgadza się z Bożym porządkiem. Pan Bóg wyznaczył każdemu człowiekowi jego stanowisko działania. Dlatego uważnie i z modlitwą musimy pytać, jaki obowiązek jest nam osobiście przydzielony, za który jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Inaczej, do czego zostałeś, człowieku, powołany? Jaką misję masz do spełnienia, którą Bóg ci zlecił? Mniejszą, większą, nieważne. Chwała jedynie Bogu. Co ci zlecił? Czy masz świadomość tego? Czy no macku robisz coś z siebie, bo nie masz pojęcia nawet, do czego zostałeś powołany? Kontynuując dalej tekst. Bez względu na to, czy nasza praca ogranicza się do spraw duchowych, lub też jest to połączenie pracy doczesnej z duchową, mamy ją wiernie wykonywać. Sprawy świeckie i rzeczy poświęcone można łączyć, ale duchowe rzeczy nie mogą być zasłaniane sprawami świeckimi. Chrystus wymaga służby, w którą zaangażowana jest cała istota i w którą wkładamy się wszystkie siły fizyczne, umysłowe i moralne. Tacy ludzie właśnie są powołani do służby Bożej. Człowiek musi pamiętać, że wszystko jest Bożą własnością i że jego dążenia są częścią świętości, której nie posiadał przed wstąpieniem do armii Pana. Każde działanie musi być poświęconym działaniem, gdyż w nim znajduje się Boży powierzony dar czasu.
No właśnie. Człowiek musi pamiętać, że wszystko jest Bożą własnością i że jego dążenia są częścią świętości, której nie posiadał przed wstąpieniem do armii Pana. Że Bóg daje również i potrzebę świętości w naszym życiu. Potrzebę zmiany. Wszystko, pragnienie, wszystko daje Bóg. Wszystko. I daje nam czas, tak cenny. Jak go wykorzystamy, będzie od nas zależeć. Na całej pracy każdego takiego człowieka ma być wpisana świętość w Panu. Gdyż cała jego istota jest uzależniona od Boga. Nie powinno się podejmować żadnych spraw, nawet w codziennym życiu, jeżeli one niszcząco wpływają na umysł. Jesteśmy kształceni w Bożej szkole i Bóg ma własne ustalone środki, za pomocą których jesteśmy przyjmowani do Jego służby, a po to, aby Jego imię było uwielbione w dziele, jakie wykonujemy na tym świecie. Wielu zadręcza się, gdyż nie pracują bezpośrednio dla rozwoju Królestwa Bożego. Ale żadna pokorna praca nie zostanie pominięta. Jeżeli jest to uczciwa praca, wtedy jest błogosławieństwem i prowadzi do największych rezultatów. Ci, którzy wykonują taką pracę, nie muszą obwiniać siebie, że są bezużyteczni w wielkiej rodzinie Bożej. Nie jest to potrzebne, bo ich pracę i tak ktoś musi wykonać. Jest to prawda, że pewne rzeczy mamy wykonać i jest też prawdą, że jeszcze raz właśnie, my z natury chcemy bardzo takie spektakularne rzeczy czynić, żeby pokazać, jakie to Bóg może przez nas wykonać. A ktoś jak tam małe rzeczy czyni, to tak mu się wydaje, że praktycznie to jest mało istotne. Nie, to jest tak samo ważne. Dlatego, że z małych rzeczy składa się wielka miłość. Wielka miłość się składa z małych gestów. Ona nie będzie wielką, kiedy nie będzie małych gestów najpierw. Jeżeli nie wejdziesz i nie zrobisz kroku, i nie zrobisz kroku jednego do przodu, a później 100, 1200, to nie dojdziesz do celu. A więc nie przeskoczysz tej drogi. Ty musisz pomału dojść krokami. Tak samo na stopnie. Kiedy wchodzisz do góry na schody, musisz najpierw postawić nogę na pierwszy stopień, później drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, żeby dojść i wyjść na górę. A więc zawsze małe rzeczy tworzą duże. I dlatego te małe rzeczy są tak gdzieś ukrywane, bo to takie się wydają nieistotne. Nie, one są tak samo istotne jak te duże, jeżeli na chwałę Bożą są czynione. Wracając do cytatu. Żywy, fundamentalny kamień. Bóg nie przyjmie nawet najbardziej okazałej służby czy najbardziej genialnego talentu, jeżeli nie jest oparty i powiązany z żywym, fundamentalnym kamieniem. Gdyż jedynie to daje prawdziwą wartość posiadanych zdolności i ożywia służbę dla Boga. Popatrzmy wstecz, a minione wieki, a zobaczymy żywe kamienie przebłyskujące niczym promyki światła. Poprzez brednie moralnej ciemności, błędów i zabobonu te drogocenne kamienie świecą ze stale wzrastającym blaskiem, nie tylko w tym czasie, ale wiecznie. Oczywiście wiadomo, że te prawdy, które były zakopane, gdzie ludzie wierzyli w jakieś dziwne rzeczy, byli zwodzeni i po prostu umierali w jakimś przeświadczeniu, że Bóg to tyran, że w ogóle jakieś straszne rzeczy, męki i tak dalej, że tylko czeka, żeby zabić człowieka. W ogóle te wizje Boga były straszne i dlatego to pisze, że ale te drogocenne kamienie odkrywały prawdę o Bogu. I one głosiły później ludziom, że to tak nie jest. Nieprzemijająca złota wiara. Jakość i różnorodność użytego materiału w budowaniu charakteru ma ogromne znaczenie. Długo oczekiwany Dzień Boży będzie niebawem sprawdzianem pracy każdego człowieka. A jaki jest dzieło każdego człowieka, wypróbuje ogień. Tak jak ogień ukazuje różnicę jakości między srebrem, złotem i kosztownymi kamieniami, a drewnem, sianem i ścierniskiem, tak Dzień Sądu będzie próbą charakterów i wykaże różnicę między charakterami ukształtowanymi na podobieństwo Chrystusa i charakterami na podobieństwo egoistycznego serca. Wówczas wszelki egoizm, wszelka fałszywa religia okażą się w swoim prawdziwym świetle. Bezwartościowy materiał ulegnie spaleniu, lecz złoto prawdziwej, prostej, pokornej wiary nigdy nie utraci swojej wartości. Nigdy też nie ulegnie spaleniu, bowiem jest niezniszczalne. Moment przestępstwa okaże się niepowetowaną sprawą, podczas gdy bojaźń Boża początkiem mądrości. Przyjemność pobłażania sobie ulegnie zniszczeniu jak ściernisko, podczas gdy złoto nieugiętych zasad, zachowanych bez względu na poniesione przy tym koszty, przetrwa wieczność. No właśnie.
ona to będzie wieczność. Bóg chce przez dzieło swoje dokonać czegoś niesamowitego. A więc, żeby właśnie ten materiał, jakim się buduje charakter, bo tu chodzi, to budowanie tego domu, to budowanie charakteru. Dlatego, że z tej ziemi zabierzemy tylko charakter. Albo zmieniony przez Boga, albo i też nie. Jeżeli nie, wiadomo, że stracimy wieczność. Będziemy potępieni. Ale jeżeli Bóg zmieni charakter, wtedy ten charakter będzie zabrany. A więc tylko w ogniu skruchy poddania się Bogu, ale lepiej, żeby to było teraz, bo Bóg nie chce, żeby to było później. Bóg nie chce, żeby dzieło spłonęło nasze, a my, abyśmy się ledwo z ledwością uratowali. Bóg chce, żeby już teraz dokonał wielkie dzieło przez nas. A więc czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was? Jeśli kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynią Bożą jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupi, aby się stał mądrym. Właśnie. Niech się stanie głupi. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Czy nie wiecie, że świątynia została oczyszczana? Sięgnijmy do Starego Testamentu, poczytajmy fragmenty o świątyni. Sięgnijmy do Nowego Testamentu, poczytajmy o fragmenty, jak choćby nawet 9 rozdział Hebrajczyków, gdzie jest opisane świątynia. Do czego służyła? Jak to duchowo ma wydźwięk? Bo to wszystko miało konkretne znaczenie. Jeżeli nie rozumiemy świątyni, nie rozumiemy, co w tej świątyni było zawarte, jaka służba była odprawiana, nie rozumiemy w ogóle zbawienia w Nowym Testamencie. Nie zrozumiemy Nowego Testamentu, jeżeli nie zrozumiemy Starego. Bo Stary to korzenie. Są tacy, którzy mówią, co Stary to tylko dla Żydów. Naprawdę? Czyli zbawienie tylko jest dla Żydów. Dla ciebie nie. Jeżeli nie masz korzenia, po co komu roślina albo drzewko bez korzenia? Jeśli ktoś by ci sprzedał drzewka i one by nie miały korzenia i ty je wsadzisz do ziemi, co się z nimi stanie? Tylko jedno. Uschną. I je wyrzucisz. I je spalisz. Tak samo będzie z każdym, kto nie ma korzenia. Jeżeli coś nie ma korzenia, nie ma to sensu. Jeżeli nie ma korzenia, nie będzie rosnąć. Musi być korzeń, żeby urosł z korzenia wyrosła roślina. Bo korzeń to jest podstawa. Ciągnie soki. Tak samo Stary Testament jest podstawą. Nauka o świątyni. Pokazuje cały plan zbawienia. Jeżeli odrzucam plan zbawienia i mówię, że to jest tylko dla Izraela, dla narodu żydowskiego było dane, to rozumiem, że zbawienie było dla niego dane. Że ja nie potrzebuję zbawienia. Bo zbawienie jest jedno dane. Zbawień nie było kilka danych ludziom. Nie. To jest to samo, tylko że Żydzi nie dokonali jakby tego, nie, powiem tak, przymierze, które było z nimi zawarte z Abrahamem, nie dopełnili. Dlatego Bóg powołał Izraela duchowego. Spadkobierców Abrahama w sensie duchowym, o którym już wspominaliśmy. Nie w sensie cielesnym. Duchowym, bo Abraham uwierzył i to mu zostało, uwierzył Bogu i zostało poczytane za sprawiedliwość. A więc my jesteśmy świątynią. Nie ma świątyni już. Tu na ziemi już nie ma. To już przeszłość. Była świątynia za czasów Mojżesza przenoszona, mobilna, ale później była świątynia za Salomona zbudowana, później była po niewoli babilońskiej też zbudowana jeszcze jedna, ale generalnie już nie miała takiego splendoru, stacjonarna świątynia. Ale w tej chwili świątyni na ziemi już nie ma. Dlatego, że w Nowym Testamencie każde serce to świątynia Boga. W sensie duchowym wszystko zostało jakby przetransportowane na sens duchowy. I my wszyscy jesteśmy świątyniami. Nasze serca powinny być świątynią. A czy są? To jest już inna kwestia. Nie każdy bada siebie, czy rzeczywiście jest tą świątynią. A więc wracając do Hebrajczyków. Szósty werset. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Tak. Chrystus Synem Bożym. Mojżesz był tylko sługą. Mojżesz był stworzeniem tylko. Chrystus jest Synem Bożym, jest Bogiem. I dlatego był wyższy i jest wyższy od Mojżesza.
Mojżesz był wierny, bo Bóg go prowadził. Dlatego był wierny. Bez Boga nie mógłby być wierny. A Jezus jest wierny sam siebie, bo jest Bogiem. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, teraz, jeżeli usłyszycie, jeżeli teraz słuchacie, będziecie słyszeć to nauczanie. Bo chwała tylko Bogu. Jestem tylko narzędziem. Narzędzie nie jest istotne, tylko Bóg jest istotny i oddanie Mu chwały. Więc jeśli słyszycie teraz ten głos, to co macie uczynić? Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. Nie zatwardzajcie serc waszych buntem, pychą, odrzuceniem tego, bo powiecie, co on tam będzie mówił, ja i tak wiem lepiej. Nie zatwardzajcie, bo jak zatwardzicie, możecie już nie wrócić. Gdzie kusili mnie ojcowie wasi, wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje. Jak to jest, że możemy oglądać dzieła Boga, a jednocześnie się odwracać od Boga? Nasze serce jest bardzo podstępne, jak jest w Jeremiaszu 17 rozdziale napisane w 9 wersecie. Nasze serce jest bardzo podstępne i któż je może poznać? Tylko Bóg. My sami nawet nie mamy pojęcia, jak jest ono zepsute. Oj, wielu może zaskoczyć. Mnie zaskakuje moje zepsute serce. Ale zaskakuje mnie bardziej Bóg swoją łaską i miłością względem mnie. Także kusili, widzieli dzieła, ale dalej kusili. Przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Odpocznienie, słowo odpocznienie tutaj zawarte, oznacza odpocznienie w Chrystusie, w miejscu konkretnym. Teraz jest w Chrystusie, w miejscu, że Chrystus nas zabiera gdzie? Do siebie. Zabiera nas do nieba, do świątyni, że gdzie możemy odpocząć. To nie my ściągamy Jezusa tu na ziemię modlitwami, tylko Chrystus nas tam podnosi w prawdziwej modlitwie. Wiarą zabiera nas przed swój tron, przed tron Boży i tam doznajemy, tam jest konkretne miejsce naszego odpocznienia. Później będzie tu na ziemi, bo jest napisane, że tron Boży w Apokalipsie będzie tu na ziemi. Po grzechu, po tym wszystkim, co złe. A więc to jest niesamowite, że nie wejdzie, że zawsze ich zwodzi serce, albo ich na manowce prowadzi, zawsze gdzieś żyją w jakimś. Nie poznali ani też dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie, że nie wejdą do odpocznienia mego. Oni nie znajdą odpocznienia. Nie będzie dla nich ukojenia. Nie będzie dla nich zbawcy. Nie będzie dla nich odpocznienia w Chrystusie. Teraz, póki jeszcze mamy szansę, usłyszmy ten głos. Usłyszmy głos Chrystusa do nas. Głos Chrystusa i otwórzmy Objawienie, a więc Apokalipsę, trzeci rozdział i 20 werset. Oto stoją drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerza, a on ze mną. Teraz kołacze do nas Bóg. Teraz mówi, otwórz swoje serce. Oddaj się Bogu. Poddaj swoje życie. Oddaj wszystko Mu. Jeżeli On wtedy przyjdzie i będziesz z Nim wieczerzał. Mało tego, On cię, jak jest w 21 wersecie, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Ten tron będzie zwycięstwem. To jest niesamowite. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na tronie.
Bóg daje piękną obietnicę, ale najpierw puka do serca. Czy mu otworzysz? Czy mu otworzysz i on wstąpi? Czy nie zatwardzisz przez bunt? Czy nie zlekceważysz jego dzieła? Odrzucisz jego miłość, a wybierzesz śmierć? Obyś wybrał życie. Obyś wybrał zwycięstwo i usłyszał kołatanie Boże. Amen.